Witajcie w naszym wydziale gotowania, smażenia i pieczenia parków. Parków w Połni w stanie Indiana. Ja mam na imię Johnson Swanson, a to jest mój współpracownik Ben Nope. Jestem Ben Nope, dokładnie. Moi drodzy. Dzisiaj sprawię, że wafle zasmakujecie takich wafli, jakich nigdy w życiu nie smakowaliście. Gofry! Gofry, wafle to jest jedno waffles. I to samo. Waffles! Dobra, słuchajcie, będziemy dzisiaj robili wafle z Parks and Recreation. Kto jeszcze? Gofry! Gofry, wafle. Leslie Nope i Rona Swansona. Kto jeszcze nie wie, o co chodzi, zapraszamy na ciekawostki. Parks and Recreation jest to serial komediowy, mockumentary, stworzony przez Grega Danielsa i Michaela Schura, którego pierwszy odcinek miał premierę 9 kwietnia. Witam na kanale Ty Monster w programie Wyjemy. Dokładnie tak, i to jest ten spin-off, który zrobiliśmy. Zamiast państw robimy rzeczy związane z kulturą, czyli no, seriale. Trochę to jest państw, w sensie oni są w państwie jakimś. Znaczy są, no jest to, są to Stany Zjednoczone. Indiana Pawnee. Fikcyjne miasteczko Pawnee. Będziemy robili gofry z JJ Diners. Dobra. Dokładnie. W rolach głównych Amy Poehler, Rashida Jones, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt i Aziz Ansari. Bo tak, będziemy robili dwie wersje. Wersję Leslie z Gdzie jest bita śmietana? Schowałeś ją. A, musieliśmy schować bitą śmietanę. Co to było? Musieliśmy schować bitą śmietanę do zamrażalnika. Na gofry Leslie są jeszcze potrzebne truskawki, ale nie mieliśmy truskawek. Za to mamy borówki. To są polskie truskawki po prostu. Parks and Recreation początkowo miał być spin-offem bardziej popularnego serialu The Office. Ale współtwórca, czyli Greg Daniels, nie chciał, żeby ten serial był podobny do The Office. A na gofry Rona są potrzebne, jest nam potrzebne bekon i jajko sadzone. Tak jest. A co nam w ogóle jest potrzebne na gofry? Już mówię. Potrzebujemy dwie szklanki mąki pszennej. Mąka pszenna tu. 4 łyżeczki proszku do pieczenia. 2 łyżki cukru. Cukier. 1/4 łyżki soli, łyżeczki. 2 jajka, 2 szklanki mleka. A to na ile porcji jest? Teoretycznie na 6, ale zobaczymy ile nam z tego wyjdzie. Okay. Myślę, że więcej. 1/4 kubka tego oleju. Masełko. Nie wiem ile to jest 1/4 kubka roztopionego masła. Połowa, pewnie pół kostki. Okej, okay, no to się zabieramy do roboty. Postać Rona. Nie tego Rona. O, tego Rona. Jest wzorowana na podstawie prawdziwego urzędnika państwowego. Musimy zmieszać mąkę, proszek, sól i cukier. Nie mogę napisać w przepisie, bo tu mamy przepis jakiś zagraniczny, amerykański. American! I zastanawiam się właśnie, czemu nie piszą ile gramów mąki, tylko ile szklanek. Współtwórca Parks and Recreation, czyli Michael Schur, grał w innym serialu The Office, o którym już mówiliśmy. Grał oto rolę dziwnego kuzyna Dwighta Schruta, czyli Moose. Sól! No, to jest 1 szklanka i 2 szklanka. Pyk. Dobra, są 2 szklanki. Co następne? Andy miał się pojawić jako gość tylko w pierwszym sezonie. Ale wszyscy lubili tak bardzo Chrisa Pratta w roli Andy'ego, że został na wszystkie sezony. 4 łyżeczki. Proszku do pieczenia? Tak. To będzie 2. Tata? No? Zapuść wąsa takiego mustache. I będziesz... I jeszcze zacznij polować i rób drewniane rzeczy, to możemy cię nazwać Ronem Swansonem, tylko youtuberem. Dobrze. Tak zrobię. Dokładnie tak, jak mówiłeś, mój synu. Albo dzieckiem Leslie Nope i Rona Swansona. Teraz 1/4 łyżeczki soli. Postać April miała młodszą siostrę o imieniu Natalie. To imię prawdziwej młodszej siostry Aubrey Plaza, której używała jako źródło inspiracji do grania roli April. 1/4? No, tyle będzie. 1/4 łyżeczki soli. 2 łyżki cukru. To jest cukier? To jest cukier. Bo musieliśmy go zmielić. Ach, to jest ten zmielony, dobra. Będziemy musieli pracować dla nich. Dla parków i rekreacji. A my tego chyba nie chcemy, tata. Jeden z twórców serialu, Michael Schur, często pojawiał się w backgroundzie jako dodatkowa osoba. Pomiędzy skorupkami, nie?
Jak się gnuta. Poleciał! Nie. Co tak goni? Amy Poehler za rolę Leslie w tym serialu była nominowana 3 razy do Złotego Globu. Ile tego mleka? 2 szklanki. Zaledwie kilka tygodni przed premierą serii producenci wynajęli firmę muzyczną BMI do wysłania e-maila z prośbą o przesłanie czołówki serialu. Zwycięzcami zostali Gabi Moreno i Vincent Jones. O tle. Ja bym jeszcze nie dawał, bo tam jeszcze masło dodaję. Dobra. Nick Offerman i Aubrey Plaza mają w tym samym dniu urodziny. Oboje urodzili się 26 czerwca. Plaza w 84, a Offerman w 70. Dobra, jak Tymon robi to, to my wlewamy to. My wlewamy teraz to i mieszamy razem. Pomimo miejsca akcji serii rozgrywającej się w Indianie, cały serial był kręcony w różnych częściach Kalifornii i kilka ujęć zewnętrznych w innych stanach. Nóż będzie nam potrzebny do czegoś, czy... Nóż nie. Dodajemy pianę. Wyszła najlepsza, ale... A może być. Ile bekonu? Tata? Po 2. Na jedną Mama osobę. Mama nie będzie chciała. Okej, okay, Mateusz też nie. Nie, więc... 4. No to 4, no. Wiesz co, de facto możesz wszystkie zrobić, no. Tak raczej tego, chyba że chcesz na później. Jeszcze nie na później. Dobrze. Nick Offerman umie bardzo dobrze grać na saksofonie. Zupełnie jak Duke Silver. Zamieszanie. Karety grającej Donnę była prezydentem Liberii. Ten ładny. Kurde, już jedna część jaka jest zrobiona. Tak? Mhm. Jakie już są dobre, tata. Tak? Dobre. Mhm. Dobra, jajko. O. Sprawdzamy. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Według Rona Swansona jak najbardziej. I według Leslie Nope. Co jest ważniejsze, przyjaciele czy gofry? Ale znaczy, oczywiście, że przyjaciele. Dobre. Spoko ten gofer Rona. Taka mieszanka nutki słodkości takiej z... Nie wyszły nam słodkie te gofry, więc... Przepraszam, ciastowości. Prawie nie są słodkie. Według Leslie Nope pewnie za mało śmietany mamy. No, Leslie dosłownie do wszystkiego dodaje śmietany. Przecież... To jest chyba oczywiste. Chyba lepiej znam od ciebie Parks and Recreation. No jak się nie uczysz, tylko oglądasz Parks and Recreation, pewnie. Bardzo dobry był ten gofer Rona. Jajko. Bekon wszystko tutaj ładnie podkreśla. Teraz sprawdźmy ten. Ten też jest spoko. Bo udało nam się zrobić gofry, które nie są słodkie. Taka bita śmietana daje te słodycz. Na ile oceniasz Rona? Rona na 8, ten na 9.
Ja też, szczerze mówiąc, tak samo bym ocenił. Dobrze, dobre są rzeczywiście, tylko brakowało mi truskawek. Truskawki by zrobiły roboty tutaj też, bo dałoby tej kwasowatości trochę z tym. I byłyby zdecydowanie ciekawszą rozwiązaniem. Ja sobie idę zrobić jeszcze jednego. Z wami się żegnamy, dajcie znać w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć. Wiemy, że chcecie kanapkę z Pora na Przygodę. A mamy może... planach. No tak, no tak. Mamy w planach zrobić ją z gościem. A w przyszłym tygodniu będzie u nas dosyć zaskakujący gość. Jaki? Zobaczycie. Zobaczycie. Myślę, że ten gość... zrobi wrażenie. Na razie. Pa. Dawaj suba, lajka i komentarz. Ty monster!